Pamiętajcie słuchajcie o konkursie pierwsze 100 osób w dalszym ciągu jak się zarejestruje na Bybicie to otrzyma od nich airdropa na 10 dolarów. Tutaj są słuchajcie reguły plus też ja osobiście sam od siebie rozdaję co miesiąc 2000 dolarów jednej bądź paru osobom. To co należy zrobić to też się ode mnie trzeba na Bybicie zarejestrować plus tam zrobić obrót w ciągu miesiąca na słuchajcie 500 dolarów. Jest dzisiaj 29 także jeszcze tu macie parę dni na to żeby sobie to wszystko ogarnąć. Tutaj macie, słuchajcie, więcej wszpiętych wiadomości na Telegramie, więcej in informacji. To wszystko. Lecimy do odcinka. Słuchajcie, wpadłem nam pomysł taką nową fajną serią, yy, gdzie po prostu będziemy sobie na żywo grać i postarać się zarabiać tutaj na Bitcoinie tradując. Z początku, słuchajcie myślałem, że taka seria będzie niewskazana też dlatego, że ja z reguły nie jestem takim, wiecie, day traderem i po prostu te pozycje zajmuję jako tak rzadko, ale teraz. Dużo, że tak powiem, też dzieje się na rynku yy, i stwierdziłem, że a, spróbuję zobaczymy, ile taki tutaj jeden odcinek yy, mi w ogóle zajmie. Będę wam starał się tłumaczyć jakby każdą z takich moich pozycji, czemu ją zająłem, dlaczego, yy, na jakiej bazie, yy, tak, żebyście może sami później w przyszłości yy, mogli podejmować jakieś lepsze decyzje w porównaniu do, do tego, yy, co ja tutaj aktualnie, aktualnie robię. Słuchajcie, tak naprawdę ja też te swoje pozycje tutaj tak na dźwigni, Częściej tutaj robi jakoś od przedziału powiedzmy trzech tygodni. Także tu już też zamieszczę w takich tych wygranych i przegranych polach te pozycje, które już i tak zajmowałem wcześniej. Jakby myślę, że to jest sprawiedliwe, dlatego że dawałem o tym znać tutaj na telegramie, jakie to jakby to wszystko wiecie przejrzyste, jakby też tutaj mogliście sobie to zająć. Także na razie. Nie wiem, czy to jest szczęście, pewnie trochę szczęścia też, tak? bo tam w końcu na jakąś przegraną pozycję trafimy, aczkolwiek na razie tutaj wszystkie na telegramie wejścia w pozycje przeze mnie są na plusie, także ja słuchajcie, tutaj bardzo się cieszę, wchodziłem tutaj, tutaj jakby na górkach i na dołkach, także spoko i tutaj też jako taki dowód na to od, od, odświeżę tutaj na moim koncie na ByBicie. Tu sobie możecie to zapauzować, jak chcecie. Tutaj macie wszystko pokazane. Tu jest prawie wszystko, słuchajcie, na zielono. Także tutaj to mi się bardzo podoba. To na pewno jakby więcej jest na plus, niż na minus. Potem to podliczę też i zobaczę tam, ile z tego, słuchajcie, wyszło, co nie. Także tak to się prezentuje na dzień dzisiejszy. A jeżeli, słuchajcie, chodzi o... Tutaj też fajnie weszło na tym na tym szorcie, który tutaj jakby zajmowałem, aż tutaj na sam dół, więc to było fajne. Ale, słuchajcie, nie o tym my dzisiaj, dzisiaj pogadajmy o tym co będziemy robić w tym odcinku Słuchajcie, więc tak, ja teraz tak naprawdę jest, przed chwilą dosłownie zamknąłem połowę swojej pozycji Którą otwarłem dzisiaj rano, teraz jak to nagrałem to jest 28 wrzesień Otrałem sobie tutaj swoje dzisiaj pozycje i od i zamykam, teraz było przed chwilą y, dosłownie zamknęło, jak tutaj widzicie y, na 19 tysiącach około tam 500 dolarów i teraz tak y, tutaj wszystko też tłumaczę ogólnie na tej grupce jak sobie chcecie do sobie do niej dołączcie y, dlaczego w ogóle stwierdziłem że teraz jest dobry moment słuchajcie na wejście w pozycję ogólnie słuchajcie wczoraj były takie te większe spadki y, Spadliśmy do tego mom momentu, i tak naprawdę sugerowałem się, wchodząc w tą pozycję, tym, że słuchajcie, o ten wskaźnik, co i te wszystkie takie dziwne znaczki oznaczają. Mm. To, słuchajcie, na przykład ten y, trójkącik żółty oznacza to, że y, duży gracz y, skupił sobie jakieś tam USDT. Teraz w ogóle to są wykresy go, godzinne, jak coś, że duży gracz skupił sobie, słuchajcie, y, USDT i jest gotowy, żeby, żeby zrobić pompkę na rynku. Oraz tutaj te takie niebieskie, żółte pola oznaczają też to, że duzi gracze rozpoczęli. Po spadkach, które były, skupowanie bitcoina. Te kółeczka ostrzegam to, że jakby taka presja, taki pressure, pressure, to ta presja się nazywa po polsku, na jakby podniesienie ceny do góra Bi Bi bitcoina ciągle wz wzrasta. Im więcej takich tutaj jest kropeczek, tym jakby lepiej. A przeciwnie, tutaj jak było, właśnie ten duży wskaźnik troszkę tutaj, słuchajcie, on nadpisuje, bo już wam to, cofniemy się troszkę. Troszkę wstecz. Damy sobie, o tutaj. I zobaczymy, jak tutaj, słuchajcie, ten tutaj pomarańczowy wskaźnik, on mówi o tym, tak, 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 że jakby presja na, że duzi gracze powoli wyprzedają się stopniowo z bitcoina. I mówię wam o tym jeszcze o tej takiej przeszłości z tego powodu, że tutaj sobie też um, otwarłem pozycję, tutaj na tych wzrostach, właśnie tutaj tej kreski dotknęliśmy. Teraz idźmy sobie, słuchajcie, dalej. O, tutaj się od tego odbiliśmy. Tak naprawdę tu jesteście. Tu jesteśmy. Yy, ciągle tutaj tak. Ta presja na sprzedaż bitcoina, jakby duzi, gracze też się powolutku, tak troszeczkę z tego bitcoina wyprzedają. E, I ja, słuchajcie, jak tutaj sobie wejdziemy na naszą taką, że powiem, na mój telegram, e, otworzyłem, słuchajcie, sobie shorta od 20 200, którego zamknąłem już w pełni, też dzisiaj rano, jeszcze przed tym, zanim wpadłem na pomysł w ogóle, żeby, żeby zrobić ten filmik, taki taką serię, że tak powiem. Zamknąłem go na 18 tysiącach, no około tam. 800 dolarów, też tam 2000 dolarów sobie na tym zyskałem, co nie. Więc stwierdziłem, że o, tutaj dotykamy, dotykamy tutaj tego wskaźnika. Co on oznacza? On oznacza to, że o, tutaj też słuchajcie, w sumie napisałem, w czasach bez wieloryby jakby wykorzystują taką sytuację, bo ten wskaźnik oznacza to, że jakby, to taka średnia cena wejścia w pozycję. Przeciętnego kowalskiego. Tak, czyli oni tutaj stwierdzają, że wejdę w pozycję, może jednak nie będzie tej recesji, nie będzie tej besydu i wchodzę w pozycję. No a idąc zgodnie z zasadą tego, że większość osób musi jednak na rynku stracić, tutaj wieloryby. Przygotowywałem taką pułapkę najczęściej dla ludzi, i po prostu ta cena spada gwałtownie w dół, gdzie masa nowych walletów, jakby pakuje się w bitcoina. Tak I tutaj było tak samo. Tutaj widziałem, że są te kreseczki, że jakby taka narastająca presja na sprzedaż, plus jakby dotykamy tutaj tej linii, która też jakby o tym świadczy. Plus słuchajcie, jakieś tam tutaj pokażę, że ten wskaźnik, tutaj ten różowy, on naprawdę jest super, bo on się sprawdza w wielu sytuacjach. Teraz szukam, o tu miałem takiego screena, że to jest na przestrzeni, Dosłownie chyba roku, praktycznie za każdym razem, jak tutaj go od dołu chcieliśmy przeciąć, się od niego tutaj widzicie, odbijaliśmy, tak? Jak, jak, jesteśmy, jak świece są nad nim, to to jest takie słuchajcie czas chossy. Tutaj była, widzicie, hossa lat 18, 19, przed tą są poprzednią. To była ta hossa aktualna. A na czasie bezcy jakby tutaj próbujemy się od niego odbijać od dołu, a najczęściej właśnie robi nam to wszystko psikusa. No, więc dlatego słuchajcie, słuchajcie wszedłem sobie w tam pozycję, jak tutaj widzicie, potem sobie od niej fajnie tutaj spadliśmy, tak? A słuchajcie, już tutaj wyłączmy ten replay. Tu i ten wskaźnik troszkę on nadpisuje, co to znaczy, że widzicie, jakby. Wczoraj nam pisało, że tutaj już tego dotknęliśmy, teraz znowu go nie dotykamy. No, t, trochę to, w się sensie też na wykresie godzinnym, to dla, dlatego na, na dziennym jest dobrze, Jakby na godzinnym to się on trochę gubi. Teraz akurat to włączyłem, żeby też mieć podgląd po ten wskaźnik, bo akurat również na wykresie godzinnym fajnie daje radę. No więc, tak naprawdę, takie są moje założenia. Mm. Jeżeli chodzi też o tą pozycję, czekam, słuchajcie, z moim longiem aż do mniej więcej tutaj tego przedziału, gdy po raz kolejny, tutaj tego nie, nie widać, ale gdy po raz kolejny dotkniemy tej linii i spodziewam, słuchajcie się, że znowu po raz kolejny się od niej odbijemy i tutaj też mniej więcej w tym momencie wejdę sobie, słuchajcie, w pozycję na shorta. Czyli idziemy do góry, tutaj sobie zamykam pozycję, zobaczę tutaj jak rynek zareaguje i dam sobie małą, słuchajcie, pozycję na shorta. I też, słuchajcie, jak sobie sprawdzicie, to jest taki fajny serwis Kingfisher, też macie mój link referencyjny w opisie, jeżeli chcecie sobie tą ich usługę kupić. Jak to, w sumie mam to w dupie, czy kupicie, czy nie. Jakby ona działa, zaraz wam pokażę, o co w tym chodzi. Tutaj macie, słuchajcie, linię. Yy, gdzie jakby jest takie zbiorowisko likwidacji dźwigni tak? No i cena jakby zwykle idzie tam, yy, gdzie jakby może zlikwidować największą ilość graczy, to tak? jakby znowu idąc zgodnie z tą zasadą, z tą zasadą że największej, że najwięcej osób musi stracić, yy, widzę tak, że tu już praktycznie jesteśmy aktualnie yy, mamy tutaj 19,5 tysiąca. Jesteśmy gdzieś tutaj, widzimy, że tu już prawie to im to wszystko jakby to zostało zlikwidowane. Eee... Idąc jeszcze troszkę tutaj wyżej, troszkę nawet nad te, ten poziom 20 tysięcy, tutaj również duży taki blok zostanie zlikwidowany. I to, słuchajcie, pokrywa się właśnie z tym, o czym mówię tutaj, tak? Że, słuchajcie, bardzo tu już jest blisko do tej naszej różowej linii, o której spodziewam się, że po raz kolejny znowu się odbijemy. A bo idąc jeszcze wyżej, to, to już potem za bardzo, no też tutaj są jakieś widzicie, no, pola, no te pola muszą znaleźć Wszędzie, tak? Chodzi o te, które są blisko, że tutaj te dwa są takie pierwsze cele na dobrą tutaj likwidację, i to się pokrywa właśnie z tą linią. I jakby z taką tutaj całą to moją strategią tak fajna całkiem stronka możecie sobie wejść jak chcecie mieć takie tutaj dane na bieżąco macie tam jakąś zniżkę jak z mojego Reflinka w opisie skorzystacie mi to tam nie robi jak chcecie to chcecie jak nie to nie I, i tyle no więc słuchajcie aktualnie słuchajcie pozycję zamknąłem przesunąłem sobie stop lossa na moment wejścia i po prostu czekam czy tutaj dojdziemy jak jak dojdziemy troszkę jeszcze wyżej tu ustawię pozycję na shorta, bo myślę, że po prostu to jest, no, że odbijemy się po raz kolejny i pójdziemy w dół. A jeżeli słuchajcie, nie, tak jeszcze tylko wam napomknę. Jeżeli nie, to tak naprawdę nic za bardzo nie tracę, bo perspektywa tego, że jak do tego momentu, słuchajcie, spadniemy sobie, myślę, że minimalnie do tych 18 tysięcy, to jest 10% zysku potencjalnego. Przy potencjalnej, słuchajcie, stracie pewnie bym go tutaj gdzieś zamknął na 20 800, to sobie to jest 3%, czyli tak nawet mamy zysk ponad, tak, po, no tak, ponad 3 do 1 i tak się w tego szlota tutaj opłaca wejść Zupełnie nawet jakby szanse na wygraną były 50-50, to i tak matematycznie biorąc, biorąc pod po uwagę że nasza nagroda wygrana jest trzy razy większa niż potencjalna przegrana i tak się opłaca a inne jeszcze czynniki mówią o tym że to nie jest 50/50 /50, tylko według mnie to jest no jest większa szansa na to że spadniemy w dół powiedzmy 70% do 30. Może 65, nie coś koło tego, ale jak tu dojdziemy, to będę gadał dalej. Dobra, kończę i do Was wracam za chwilę, Tutaj coś się już wyklaruje. Dobra, słuchajcie, akurat się kładłem spać, ale chyba wiecie co, zamknę pozycję przed czasem. A mianowicie, patrzcie, teraz jest 19700 i teraz tak, mam tutaj, słuchajcie, ustawione takie alerty. To jest z innego wskaźnika. Jakby prawdopodobieństwo na to, że teraz będą spadki, są większe. Jakby tam jakieś różne różne współrzędne, takie jak sobie tutaj alerty ustawiłem, plus znowu tutaj pojawiają się pierwsze, te widzicie paręczowe znaczki, mm, które oznaczają to, że mm, wyprzedają się duzi gracze. Zbliżamy się już znowu do tej linii, czyli to tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że znowu tutaj najprawdopodobniej będą jakieś spadki, no ale ten alert mnie zmartwił, więc chyba myślę, że po prostu już i tak mam w sumie spoko mm, spoko procentowy dochód, Yy, zamknę sobie już chyba tutaj tą moją pozycję na dźwigni i rano po prostu zobaczę co dalej. Dobra, słuchajcie, wstałem sobie już rano i okazało się że, się, że chyba tutaj podjąłem dobrą decyzję. Jeszcze nad ranem tutaj kolejne tutaj, słuchajcie, dwa takie migające strongshorty zabrzęczały. Jeden był o 8, drugi był o 9 yy, i teraz tak naprawdę, słuchajcie, nie wiem. Chyba po prostu będę czekał, bo tak naprawdę zamknąłem tą pozycję że. Przy tym swoim i tak założonym celu y, 19 900. Jest teraz, słuchajcie, końcówka miesiąca, teraz 29 września, więc pewnie też te ruchy na giełdzie będą większe. Także wykluczone, że jeszcze tutaj dobijemy do tego mojego celu, który był założony. Aczkolwiek i tak to już naprawdę bardzo mało mi. Y, myślałem, że się nie nagrywa. Już i tak tutaj mi bardzo mało brakowało, więc to dzień po prostu, że Opłaca się to zamknąć przez to, że tutaj są te migające strongshorty i przez to, że tutaj się ludzie wyprzedają. Teraz w widzimy, że tutaj pojawia się mała zielona kropeczka, która jakby świadczy o tym, że widzicie, o tu się one po pojawiają, to. Jakby taka presja na zakup ciągle się powiększa. Co też muszę słuchać, świadczyć o tym, że to jest tylko taka jakaś korekta, że tutaj sobie dojdziemy do tego progu. Niewykluczone, nie ja już tutaj nie będę wchodził na, na nowo w pozycję, bo to byłoby po prostu z mojej strony głupie. Ale jakby jak najbardziej czekam na to, że być może tutaj wejdzie mi, słuchajcie, ten short. Tutaj mam postawionego tego limit ordera na 20 050. 50. I po prostu czekam aż mi słuchajcie. Wejdzie, potem też spodziewam się nawrotki i pójścia w dół, najprawdopodobniej. No więc słuchajcie, chyba ja będę kończył ten odcinek. Z tego też powodu, że po prostu nie wiem, jak tutaj długo będę czekał na to. No tak, jak mówiłem, jest teraz koniec miesiąca, więc możliwe, że będą tutaj duże wahania rynku, ale też, no jakby, chcę po prostu zobaczyć, czy taki Wam odcinek się Wam podoba. Powiedzcie mi, czy takie trajdowanie, można powiedzieć, live jest dla Was ok. Co tutaj poprawić, co tutaj zmienić, na czym się może innym skupić? Też dajcie mi znać w komentarzach, co chcę też, żeby to było dla was jakby najciekawsze, żebyście z tego też mogli jak najwięcej sami wy wynieść. I tutaj też oczywiście na tej grupie na Telegramie, jakieś tam wszystkie te swoje większe działania tutaj też przedstawiam. Także tutaj do tej grupki też sobie do, do tego możecie dołączyć. Nie wiem też, słuchajcie, jak. Jak często takie odcinki będą się pojawiały, wiecie, jakby, no, ja nie jestem żadnym day traderem, wolę grać na jakość, a nie na ilość. Tutaj też na razie wszystkie te moje jakieś pozycje na dźwigni, na tej grupce okazały się mniej bądź bardziej na plusie. Tutaj jedne były minimalnie na plusie, bo tam coś koniec końców się nie zgadzało, jedne były bardziej na plusie, jak ta na przykład. Yy, także słuchajcie. Yy, Wolę po prostu grać na jakość, a nie na ilość, tak, więc mm, taką tam każde moje jakieś zajmowanie pozycji będę tutaj, słuchajcie, sobie yy, nagrywał, no i czekam tutaj na to, myślę, że tutaj od tego się odbijemy, tak jak mówiłem, yy, jest to taki trade w sumie opłacalny, bo nawet, słuchajcie, jak od tego się, w sensie nawet jak od tego się nie odbijemy, tylko to przebijemy w górę, moje ordery na spot, słuchajcie, mam, jakby mam ciągle Bitcoin'a kupionego, także to długotrwale będzie dobre. No, słuchajcie, czekam sobie na tą pozycję i wsio. Dajcie mi znać, jak tutaj ten format poprawić, żeby był on dla, dla Was ciekawszy, czy takie moje gadanie jest w ogóle z <ścoughs> sensem. No i do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.